Co, czujesz nawilżenie? No. Tak? Piecze aż. Piecze? No. Zachowuje się jak stara baba. Może masz dlatego, że masz rany. Możliwe. A gdzie cię piecze? Na czole. Na czole, bo masz tutaj na czole takie czerwone, no. Te krosty te. Na czole, no. A od czego ci się to robi? Od picia? Nie. Od ja inne szampony używałem. Mi się wydaje, że to od picia, wiesz? Nigdy w życiu. Ja wiem, czy to od picia, ja piję. No, bo jak przyjechałeś z tej Ostródy, czy tam skąd, to tak nie wyglądałeś ty. Tam, wiesz. Ełk cię zniszczył. Ełk. No. Ale tam się kąpałem, wiesz, dwa razy dziennie nawet. Gdzie? W Ostródzie. Tak? No, ja tam wynajmowałem chałupę z łazienką. Zjebana chałupa naprawdę była. Codziennie rano musiałem zmywać. Ty dom sprzątał! O! Wszystko. Całe podłogi, wszystko. Ty posprzątał! Ciekawe kiedy! Drzwi. Co on pieprzy o panoramie radsławickiej? Pamiętasz, jak o tym mówiłeś? No i co? Jest masę większych obrazów na świecie. Dobry ty jesteś, artysta. Nie dziwne, że zabierają i te niszczą wszystko. Jakich? Wysokość podał dwa razy większość, a szerokość zmniejszył. To jaka tam była wysokość, szerokość? Może się pomyliłem o 2 albo 3 metry, nie pamiętam dokładnie. A ile było? No, ta ale panorama dość duża. Radsławiecka. Koło 60 metrów. Tak? Tak. A szerokość? Wysokość. Wysokość? No około 30 metrów. Widzicie? A wy się dziwicie, że on prowokuje. Tam rusztowania stały. A Matejko brał udział w malowaniu? Tak. Tak? I jego syn. Kosak. Tak? Tak. Tak? No. To jest największy obraz na świecie. Monumentalny obraz olejny, namalowany pod kierunkiem Wojciecha Kosaka i Jana Styki. Tam 7 malarzy malowało. Tak? Pewnie. Dam pytanie na ludzi. No. Takie mądrzy są. No. Z kim to walczyli? Mi tutaj po prostu zbrzydło słuchać jego głupot. Co? No Kosak. Niech odpowiedzą. No. A ile kos było użytych? Wiesz, to kosynierzy byli. No. Oni kosy prostowali i szli. A ja malowałem też. Rusztowania stawiali. No. A to kto sponsorował? Ja kupiłem. 800 zł zapłaciłem. To musiało być wina. Nie pamiętam teraz, ile tam poszło farby tam. Farby dowozili beczkami. To nie jest tako, jak myślą sobie. Bo ktoś wie, ale nie do końca. Ja trochę czytałem na ten temat. A ile powstało ten obraz? Ty, tego to nie wiem, ale dość długo. Chyba 2-3 miesiące. A ile go malowali czasu? Czekaj, jego malowali chyba miesiąc czasu. No. Ludzie płótna przynosili, oni doszywali cały czas. Ludzie z wioski. Psychiczny chory. A jedną rzecz powiem. Gdzie jest pochowany Kościuszko? Nie wiem. A widzisz? Ksiądz? To nie ksiądz, to on prowadził to wojnę. Co to tumana ty widzisz przed sobą? A. Kościuszko. A mi z popiełuszko się pomyliłem. Nie, Kościuszko. I czym ten grobowiec jest nasypany? No czym? Czapkami. Ziemię nosili w czapkach i nasypywali na grobowiec w Krakowie. Wszystko nasypane jest czapkami. Byłem tam. No, bo widziałem. Przykleiła ci się ona chyba, co to? Nie, dobrze czuję. Dobrze, dobrze jest? Już nie piecze? Nie. Bogdan ma spa dzisiaj. Spa mam, no. Thank you.